Wejdźmy w historię Józefa. Ta historia jest bardzo mocna. Jakub i Rachela nie mogą mieć dzieci. Rachela jest niepłodna, ale w pewnym momencie historii, pod wpływem działania Bożego, rodzi się ich syn. I z tego związku Józef jako jedyny przeżywa w sobie sprawiedliwość, czyli przeżywa w sobie moc Bożą, a jego 11 braci, których można byłoby uznać za niesprawiedliwych, można określić też mianem ludzi, którzy chcą się pozbyć swojego brata ze względu na jego odniesienie do Pana Boga. Mylnie więc rozumując, mówili sobie: nasze życie jest krótkie i smutne, nie ma lekarstwa na śmierć człowieka i nie wiadomo, by ktoś wrócił z otchłani. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. Sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, bo poznał jego, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo jak mówił, będzie ocalony. Bracia wrzucają Józefa do studni Jakubowej. Jest to doświadczenie odrzucenia, jest to doświadczenie, kiedy sprawiedliwy Józef przeżywa niemoc, ponieważ sam nie jest w stanie wyjść z tego położenia. Zobaczmy na podstawie Psalmu 88, co przeżywa człowiek w takiej sytuacji. Panie mój Boże, podczas dnia wołam, w nocy się żalę przed Tobą. Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa, na moje wołanie nakłoń swego ucha, bo dusza moja syta jest nieszczęść, a do otchłani zbliża się me życie. Liczą mnie do tych, co schodzą do grobu. Stałem się podobny do męża bezsilnego. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, którzy wypadli z Twojej opieki. Umieściłeś mnie w dole głębokim, w ciemnościach, w przepaści. Ciąży nade mną Twoje oburzenie, gniotą mnie wszystkie Twe fale. Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydnym. Jestem zamknięty, bez wyjścia. Moje oko słabnie od nieszczęścia. Codziennie wołam do Ciebie, Panie, do Ciebie me ręce wyciągam. Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli wstaną i będą Cię sławić? Czy o Twojej łasce opowiada się w grobie, a w otchłani o Twojej wierności? Czy Twoje cuda się ukazują w ciemnościach, a dobroczynność Twoja w ziemi zapomnienia? Ja zaś, o Panie, wołam do Ciebie i rano modlitwa moja do Ciebie dochodzi. Czemu, o Panie, mą duszę odpędzasz? Ukrywasz oblicze swoje przede mną? Jam jest biedny i od dzieciństwa na progu śmierci. Dźwigałem grozę Twoją i omdlałem. Nade mną przeszły Twe gniewy i zgubiły mnie Twoje groźby. Otaczają mnie nieustannie jak woda. Wszystkie mnie naraz okrążają. Przyjaciół i towarzyszy odsunąłeś ode mnie,
domownikami moimi stały się ciemności. My też, moi drodzy, przeżywamy takie chwile, kiedy jesteśmy włożeni do sytuacji, z których nie ma wyjścia po ludzku. Chcemy wołać do Pana Boga, ponieważ jest to jedyny klucz do wyjścia z różnych sytuacji. Chcemy patrzeć na Jezusa Chrystusa, który może nas wydobywać z ciemności i wprowadzać do światła. Bracia, kiedy zjawiają się w krainie kupcy madianiccy, postanawiają sprzedać swojego brata Józefa. Sprzedają kogoś, czyli człowieka, za coś materialnego i kupcy madianiccy przewożą dromaderami Józefa do Egiptu. Tam faraon bada Józefa pod kątem jego sprawiedliwości i rzeczywiście dzięki tej sprawiedliwości faraon czyni go zarządcą swoich dóbr. Jest później moment w historii biblijnej, kiedy w krainie Jakuba, w krainie braci Józefa panuje głód i oni idą do Egiptu, aby nieustannie korzystać z tego, co jest dobrem ziemi, dlatego idą po pokarm, po chleb, po to, co jest związane z pożywieniem i natrafiają na zarządcę dóbr faraona w postaci Józefa, ale go nie rozpoznają. Józef ma możliwość zemsty na nich, nad nimi, ale tego nie czyni, ponieważ okazuje swoją sprawiedliwość w postaci przebaczenia. Kiedy drugi raz nadarza się ta sama okoliczność czy ta sama sytuacja, Józef decyduje się objawić przed nimi jako ich brat, czyli przedstawia się, kim jest, i rzeczywiście bracia tym razem przeżywają w sobie lęk przed tym, co może zrobić Józef. Rzeczywiście jeszcze raz Józef przebacza tym swoim braciom i pokazuje, że jest człowiekiem sprawiedliwym. Te sytuacje, które zostały opisane, są sytuacjami, które mają zapowiedzieć to, co się stanie z Jezusem Chrystusem, ponieważ Józef egipski jest figurą, czyli zapowiedzią Jezusa Chrystusa, zapowiedzią tego, co się stanie z Jezusem. Jezus zostaje w momencie wyprowadzenia z ogrodu Getsemani umieszczony w pałacu Kajfasza i tam przez całą noc z czwartku na piątek znajduje się właśnie w studni czy w otchłani, w tym miejscu, które można nazwać zagłębieniem, i tam przeżywa też swoją trwogę. Jezus Chrystus pokaże, że Jego życie znajdzie też inną studnię o imieniu czy o nazwie grób, ponieważ Jezus zejdzie do grobu i też będzie przeżywał to, co słyszeliśmy w Psalmie 88. Ale poprzez swoją sprawiedliwość, że jest sprawiedliwy, czyli tym, który jest Bogiem i daje moc człowiekowi, pokaże, że tylko On będzie w stanie przeprowadzać człowieka przez to, co jest jego studnią, to, co jest jego grobem. Patrzmy na historię Józefa jako na moment, kiedy i my bardzo często w tej sytuacji bezsilności, bezradności, zamknięcia słyszymy nad sobą głos, być może i prawdy o nas samych, która biegnie z ust naszych braci. W tych momentach przeżywajmy też istotę wyprzedania czy sprzedania nas w niewolę śmierci, ponieważ Egipt był jako cywilizacja, jedna z największych cywilizacji w ówczesnym świecie, uważana za krainę ciemności. Zobaczmy w tej historii, że Jezus Chrystus wychodzi
z ciemności, czyli z grobu, do zmartwychwstania, czyli do życia, tak jak wychodzi się z Egiptu, czyli z krainy ciemności, do Kanaanu, czyli do krainy światła. Niech ten moment historii Józefa będzie dla nas bardzo ważny, ponieważ i my chcemy w sobie przeżywać to samo, co przeżywał Józef, co przeżywał Jezus, i chcemy tak samo przeżywać jak Józef egipski i tak samo przeżywać swoje życie jak Jezus Chrystus, przechodzący ze śmierci do życia, z grobu do zmartwychwstania.